Farsa była bardzo popularna w średniowiecznej Europie. Jej zadanie to było, polegało przede wszystkim na rozbawieniu publiczności. Jednak nie jest to do końca prawda, ponieważ w średniowieczu uprawiano kilka rodzajów farsy. Były na przykład tak zwane moralitety, które nie tyle rozbawiały komizmem sytuacyjnym, czasami komizmem słownym, nie tyle rozbawiały publiczność, co kończyły się jakimś morałem, stąd moralitet. Były monologi, które, gdzie, jak można się domyśleć, występowała jedna osoba, która przedstawiała jakąś myśl, coś przekazywała coś publiczności, więc to też nie było takie czyste, można powiedzieć, śmianie się z kawałów, które można było zobaczyć na improwizowanej scenie. Były także rodzaje sztuk, które przedstawiały osoby chore umysłowo. Dlaczego? Ponieważ w tamtych czasach tylko chory umysłowo, człowiek niezdolny do funkcjonowania w społeczeństwie, miał prawo powiedzieć wszystko. Mógł skrytykować wszystko, co mu się tylko podobało. Było mu to wybaczone, ponieważ aktor odgrywający rolę po prostu grał, krótko mówiąc, wariata. Mówimy tutaj mniej więcej o wieku XV. To właśnie mniej więcej też z tego okresu pochodzi jedna z najwspanialszych sztuk komediowych średniowiecza, farsa Mistrza Piotra. Do XVII wieku, gdy pojawił się na scenie Molière, nikomu nie udało się napisać czegoś doskonalszego. W farsie, jak już wspominałem, dominował komizm sytuacyjny. Nierzadki był także komizm słowny, komizm charakteru wykształtował się jednak troszkę później. Tutaj raczej trzeba mówić o komizmie zawodu, na przykład kucharz, który bije swoją żonę patykiem, ponieważ myśli, że żona, zamiast dostarczyć klientowi ciasto, sama je zjadła. Żona, która robi przepierkę mężowi, wpada do miski, nie może z niej wyjść, woda się chlapie. Wszyscy się śmieją. Nauczyciel, który stara się nauczyć swojego młodego ucznia wymowy, jednak ten uczeń ma zupełnie inne skojarzenia. Zamiast powtarzać samogłoski, zaczyna zachowywać się jak baran, w sensie jak baranek zwierzę. Bądź jak to na przykład mamy w fasie Mistrza Piotra. Adwokat próbuje wybronić swojego klienta, który z kolei cały czas również zachowuje się jak baran, również mam na myśli oczywiście zwierzątko. O tej farsie jednak porozmawiamy w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.